Siema, witam was w kolejnym z The Binding of Isaac After Plus na modzie The Baptist of Demon i ja wiem, czego nie było jeszcze w ramach tej serii, przynajmniej tak mi się wydaje, ale jest wysokie prawdopodobieństwo takie, że na tym modzie nie grałem jeszcze Adamem na Grid modzie, więc czemu by tego nie sprawdzić? Spróbujemy to zrobić i w sumie Grid mode może nawet być teraz lepszą opcją, bo jestem troszeczkę zaspany i będzie poziom komentarzu minus miliard, czyli tak jak zawsze. No więc Grid mode szybszy, Grid mode dobry, Grid mode zawsze ci pomoże. Więc tak, pakt bardzo ładnie, stem cellsy też w sumie spoko, pozwoliły mi teraz zregenerować sobie zdrowie, od razu poświęcił jednego deala. Więc takie w porządku. Jak nie stracę soul heartów, to będę w stanie jeszcze wziąć kolejnego deala. Jak się jabłko naładuje. Znaczy, na Grid modzie to może działać troszkę zabawnie, bo na Grid modzie i tak mamy zapewnione Devil Room. Jak zrobimy ostatnią walkę, nie? Aż ostatnią falę przelecimy. Fuck you, nie robi się tak. Halo, mówiłem coś o oszczędzaniu zdrowia, a teraz to nie działa na moją niekorzyść to mocno. Zawsze mamy gwarantowany Devil Room, jak nam się uda wygrać walkę, to jest fakt. I przez co mam i tak mam powód na przeznaczanie moich serc niby, nie? Chociaż z drugiej strony, to jabłko też może się podać w takim celu, że jak nie będzie niczego ciekawego w Devil Roomie, to, o Jezus Maria, jak zapierdziela, to mogę zawsze się pobawić w Rangerusa i tym jabłkiem coś naklikać, więc mam nadzieję, że tylko fajne jakieś dobre rzeczy będą z tego lecieć, bo byłoby miło, jakby coś ładnego było, yo. Ja nie czuję, jak rapuje era rapera naciera na zera pająkami, napierdziela, ja pierdzielę, nie. Nie podoba mi się to. Troszeczkę jestem teraz do tyłu, siedzę zabijanie przeciwników, ała. I troszkę sobie po dupsku przez to, faks. Mogłem wpływać wbiec na przycisk, ale przez to stracę soul hearta i trochę bolące, ale z drugiej strony jakby teraz walczyć też zaraz pewnie tego soul hearta stracę. Dzień dobry, o tym właśnie mówię. Jedna ostatnia walka, okej. Okay. Przerobione bilikery, to może nie być aż takie złe, znaczy mogło być gorzej, tak mogło być gorzej. Przeciwników mamy w ciula, który nie na ekranie, więc tylko się modlić, żeby jakiegoś RNG nie zostały te pająki, żeby nie wybiegły na pyk za chwilę. Póki sobie biegają ten po całym pokoiku, to jest całkiem okej. Okay. Więc jak chcę robić coś takiego, nie sobie to kontynuuję, jak tutaj nie zapraszam, niech idę na inną imprezę, dziękuję, dobranoc. No ale okej, spoko. Na szczęście się już wyłączył nasz magiczny timer, więc dzięki temu mam chwilkę odsapnięcia, przez co mogę ich powyzabijać, no dobra. Jak tylko powyzabijam jeszcze dwóch, to mam teraz chwilę przerwy, żeby powydawać pieniądze. Jestem youtuberem i polegam na pieniądzach, więc na pieniądze muszę teraz czas poświęcić. Śmieszny byłby habit, aczkolwiek nie sądzę, żebym mógł mieć tyle, że miał tyle red heartów, żeby mógł wszystko wydać. To habit. A czy byłby zabawny, jakby miał jakiś spoko sposób regenerowania sobie też tych? A generowania serc czerwonych, jakby jakiś prayer carda w jakimś room, jakby miał, to byłoby sobie idealne combo. Ale tak to w sumie chyba habit nie jest aż tak potrzebny, więc olanie go chyba będzie dobrym pomysłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno zaglądzie tu jest dobrym pomysłem. Infestation, no okej, okay. Jakiś zawsze to nam boost do damage, jak dostanę w morkę. Jako, że dostawanie w mordkę jest dość popularne, jeśli chodzi o mnie, to w sumie czemu nie? Zawsze coś tam będę więcej dealował. Okej, okay, z tych rzeczy nie wiem, co ja chcę i czy coś chcę. Na pewno na żebraku pogram, bo mam 13 centów. Powinien coś mi jeszcze dropnąć, nie? Że zanim mi się hajs skończy. Halo? 7 centów? Daj mi coś? Zjebałem. Nie chciałem tego brać, ja pierdzielę. To jest mocno niefajne, to jest mocno niefajne. Fuck! Wyścig tym śmierdzielem będzie teraz to pieniądze zbierze, ja pierdzie. Nie, czemu ja to wziąłem? Tak z jednej strony myślę, ej, to jest fajne dostać pick-upy, z drugiej strony, fuck, to jest grid mode, ja muszę mieć pieniędzy na itemy i to chyba najgorsze rzecz na świecie. Znaczy, będę musiał być szybki, tak? Muszę zbierać cały hajs od razu. Nie mogę niczego jerować, bo to nie wypali, bo i tak żebrak wszystko podpierniczy. Zdamy trochę elementu stresującego do naszej rozgrywki, czyli mamy wyścig z czasem, tak? Musimy być szybciej niż cholerny zaschwany żebrak. No, dziękuję bardzo. Czy on wziął centa, czy on nie wziął? Chyba jednego wziął, albo nie wziął żadnego, tak mi się wydaje, nie zauważyłem do końca. No okej, mamy dwóch bossów, to chyba niezbyt ciekawe. Znaczy, ciekawe to na pewno jest, ale nie wiem, czy zbyt przyjemne. Bo musimy sobie radzić z jednym i z drugim. Niech ten dziób w końcu zdechnie. O jest dobra, dobrze. Czy mucha mnie pizła, ale spoko, przynajmniej śmieć nie żyje. Teraz mamy... Ała, on ma homing jeszcze, frajer. No dobra, nieważne, w sumie miał. Jak go tu zabić, żeby on mnie nie zabił? Jakie ty masz gdzieś porąbany AI? Okej. Okay. Muszę... Ej, to jest... A właśnie homing shoty są najgorsze na świecie, kuźwa, bo możesz dobrze manewrować, robić jakiś takie ten...
Fiki Miki uciekam od shotów, ale jak jakoś za blisko jednego podejdziesz, to dupsko, nie? Trzeba zawsze poprawkę brać taką, żeby być dość w miarę daleko od tych strzałów, bo jak nie, to może nas to nieźle uwalić. Jakie ty masz w ogóle AI do końca? Czy jak cię strzelam, to zaczynasz we mnie coś robić? Nie wiem, albo randomowo, dobra, nie mam pojęcia. 14 centów, to nie jest jakoś ilość, która mnie zadowala. Jeden hard container też nie jest coś, co mnie zadowala. Walka o Devilum też chyba mnie raczej nie zadowala, znaczy... Jest opcja taka, że na przykład będzie jakiś deadcat w środku, nie? Czyli w sumie idealny na jeden hard container. Chyba kupię. Bombka by się też przydała, bo tutaj śmierdzi, może 50 centówkę wyrzucić. Ale nie ma za bardzo jak tego zrobić na razie. Spróbujmy. Niech będzie. Ryzyk. Spróbujmy co zrobić. Tylko Horseman? Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jest cały... Ej, gdzie jest cały jeźdźca? Tam jest cały jeźdźca, on jest niewidzialny. Wait. To mi się nie podoba. Jeśli on jest niewidzialny, to mogę... Może to się dla mnie niedobrze skończyć. Ej, nie! Połowa zdrowia mu minęła, a on się jeszcze nie rozdwoił. Czyli what? Sam koń. Spoko. Nie! Fuck you! To moje magiczne zdrowie z tą... Pół serduszka, nie bądź krampusem, proszę. Jezus, jak dobrze, super. Ej, to może być w sumie świetne. Jako, że opcja taka, że zaraz odpalę magiczne jabłko. To było nawet okej. Nie powiem. Nawet się opłacało. Dobra, tu chyba nie miałeś innego do robienia. Kolejne pięterko to jest coś, co mnie teraz pragnie, więc idę na kolejny. Bo tutaj chyba wszystko jest już porobione. Więc zobaczymy, jak szczęście nam dobisze tu. Brakuje nam jednego charge na jabłku, żeby móc sobie zrespić jakiś magiczny item, ale to spokojnie. Jeden taki fight i coś zrobimy. Bomba by się przydała, aczkolwiek tu chyba nie ma. Nie ma, jasna sprawa. Klucz na pewno muszę zgarnąć. Bo chcę item roomy mieć, bo fajne być item roomy, tak. Dylematy. Chociaż w sumie, wiecie, dobra, zgarniam to. To jest dość znaczący tier up. Minus 2, niech będzie, że to było w miarę opłacalne. No i frajer jeszcze wziął. Jezus Maria, muszę o te pieniądze kuźwa dbać. Cholernie dbać. Wishbone, właśnie, zgarniam to. Czemu ja tego nie wziąłem? Czemu to ominąłem? To jest jedyny trinket. Jaki w ogóle coś to jeszcze pojawił, ja go chciałem ominąć. Okej. Okay. Znaczy w sumie nie, że nie okej. Okay. Powystrzelać ogniska, nic tu dla mnie nie ma jeszcze. To jest HP up. Chociaż może habit nie byłby taki zły. Bo jest kwestia taka, że w sumie mogę ten. A w HP upu będzie dużo pewnie w sklepie. No dobra, już nie chcę tego habitu chronić to. Ty odwalę się ode mnie, ty bierę. Okej. Okay. I inaczej co do gapiego. Czy to jest jakaś jakiego opłacalne? W sumie jeszcze nie wiem. Na pewno nie ma to żadnego. Fuck you! Żadnego profitu skrzynkowego. Bo tutaj nie ma żadnych dropów. No i dobra, nienawidzę tego itemu. Po cholerę tego bama wziąłem. Nie. Stary, odwal się ode mnie. Muszę patrzeć na zegar. Jak zegar będzie dobijać do zera, to muszę zapierniczać przed tym cholernym bamem. Tylko żeby... O właśnie, przeciwnicy źle, to jest nie... Dobra, olać tego C. Ja! Troll bombę jeszcze zresztą. Znaczy, powystrzelasz tam trochę przeciwników, spoko. Ale Jezus, nie, jeszcze pieniądze mi zabiera i działa na moją niekorzyść. Jak działa Energize? Nie wiem, czy zbyt dobrze. Mayday, robi się trochę... Robi się kłopot... Fuck. Okej. Okay. Przycisk uratował życie, albo... nie wiem. Jezus Maria, co mam teraz zrobić? Kuźwa, mój stan zdrowia jest tragiczny. Wysadzamy, znaczy... Z jednej strony HP up jest spoko, bo Devil Deal, z drugiej strony HP up jest spoko, bo by się przydało mieć coś... Na czym można by polegać i czym można by żyć, bo bez życia nie da się żyć. To jest moja życiowa myśl, bo bez życia nie przeżyjesz. Paulo Coelho, proszę tu gdzieś zapisać, dawać mi pieniądze. Szok moduł tuber rzuca się na hajs. Mój szok moduł tuber sprząt zabrał żebrakowi hajs przed nosa. Wybierz nagrania. Tak to właśnie jest. Kolejny hajs podpierdzielony. To muszę, naprawdę muszę o to walczyć. To jest taka miejska dżungla betonowa, tak? Musimy teraz walczyć o swoje, jakakolwiek oznaka słabości, to nie, to przyjdzie na ciebie żebrak i ci podpierdzieli wszystko, co kuźwa masz, albo co możesz, fuck! Nie przecież ślepy rząd hajsu, teraz się jeszcze wbijamy wszystko, no oczywiście, kuźwa, to jest takie... No nie, dobra, tu już nawet nie było tego pieniądza i tak się potem wpierdzielić, bo czemu nie? To jest takie metaforyczne po prostu ten, metaforyczna władza pieniądza nad człowiekiem pokazana w tej aktualnej rozgrywce, tak? Że no, z jednej strony muszę walczyć z bamem o pieniądze, a z drugiej strony jak się za daleko posunę, to dostanę pysk. Kompletnie nie mam pojęcia, ale niech tak będzie. Crackjax czy Kendall? Niech będzie Crackjax, bo to mi daje HP upa. Wishbone czy Fishhead? Wishbone jest... Nie wiem jaką ma szansę procentową Wishbone, weźmy Fishheada. Niech będzie. Teraz zacząłem trochę się zastanawiać, czy ten...
jak to się nazywało? Odmaszą. Czy odmaszą był dobrym pomysłem w zasadzie? O nie, on pozbiera pieniądze, Jezus, niezauważalne tego, co on zbiera. Fuck! Nie, no nigdy więcej nie brać żadnego Bama, kuźwa. Znaczy, dobra, Dark Bama, jakiegoś innego sensownego Bama to można brać. Ale cholera jasna. Zwykłego Bama, po co ja to wziąłem? Już będę to żałować do końca odcinka, nie? Dobra, dawać hajsy szybko, dawać... O, Jezus, jeszcze jakiś cfel... Cfel, powiedziałem cfel, a ten cfel zaczął mnie bić 15 razy mocniej, fuck, co to? Tu klaps. Niezbyt użyteczne, już wolę tego tu farc. O ile on nie robi pełnego serduszka, ale chyba nie. Chyba tu farc się może przydać, a czy na pewno się zaraz przyda, tak zgaduję minimalnie. Bo mój stan zdrowia teraz łap o pomstę do niego 15-krotnie mocniej niż przed chwilą. Okej, okay, tu farc, doskonale, ona dopiero połowę zdrowia, genialnie, dobra, nie wiem jak mu to zrobić, ale mam kuźwa jedną szansę. Ma dopiero połowę cholernego zdrowia. Miałem jedno serduszko. Jest bida z nędzą. Nie wiem, czy Adam był już taki dobry na to. Jeszcze dobra, może Adam nie był taki zły, bo jakbym miał więcej pieniędzy, mógł sobie coś kupować jeszcze, nie? Ale to się cholernego Bama, to troszeczkę hajsu jednak już poleciało na jego widzimisię. To teraz muszę sobie radzić kuźwa z tym, co mi zostało. To taki greedier mode, bo mamy jeszcze większego grida niż ja. I ten grid właśnie większy lata koło mnie. No, kurde, masakra. No ale okej. To coś, nie wiem jak to nazwać, ten frajer czerwony anioł, przerobiony śmieć. Umarł na szczęście, więc nie będzie już mnie męczył. 8 centów, no dzięki naszemu kochanym żebrakowi mogę się w dupsku pocałować. Nie wiem co bardzo co mogę kupić. Wiem co mogę kupić, gówno, chyba stąd wyjdę po prostu, bo... Chociaż z drugiej strony jeszcze maszynka tutaj jest. No okej, dobra, powiedzmy, że 8... Zagrajmy jeszcze raz, do 5 centów. I dostałem 3 świetne wróżby, które dadzą mi kompletnie nic. Kurde, walka z diabłem. To jest kuszące, cholera. Wysadzę maszynkę, może by jakiś Soulheart wyleci. Jak wyleci Soulheart, to walka z diabłem nawet będzie chyba dość sensowna. Fuck me, nie dostałem. Szukać Secret Roomu... dylemat. Nie, no olać. Chcę walczyć, dobra, chrzanić tego cholernego diabła, bo zaraz... Będę walczyć, zdechnę, tak właśnie będzie, więc wolę iść sobie dalej. No, patrzę na mój stan zdrowia, to jest naprawdę źle. Okej, okay, spoko muzyka. Ank! O, fajnie! HP up. To by się przydał jakiś ten, bo ja naprawdę chcę zmaksymalizować ilość użyć tego jabłka cholernego. Więc to by się przydało coś w stylu Soulhearta. Ej, dostałem coś w stylu Soulhearta, czyli kuźwa Soulhearta. Przejście w dół, klucz. To się rusza. Dwa żebraki, skrzynia. Tu żebrak, znaczy tu shopkeepers, one cup. Tu shopkeepers, one... Wait, jestem ślepym cfelem, to jest kostka, ja pierdzielę. In before i tak żebrak mi weźmie tyle hajsu, że nie będę mógł tej kostki kupić. Tak pewnie się będzie. Zaraz, odwalić go od tego. Co stąd wyleci, to są pieniądze bardzo wartościowe, proszę mi tego nie zabierać. Tam jest head, brzmi jak gówno. Ale są 2 centy. Za 2 centy kupię Soulheart, zacznę walczyć, użyję jabłka. Mam nadzieję, że użycie... Nie... Jezus Maria. Lewa ręka. No tak, tu nie dropią skrzynki, nie? Ale lewą rękę. Lewą rękę ci damy. O, fuck, słuchaj. Dobra, użyłbym teraz tego cholernego jabłka, ale naprawdę mam wielki dylemat. Bo to będzie zaraz... Nie, jeszcze nie zdążyłem. Dobra, zaraz się... O, fuck, my. Nie. Co to był za... Co to za cholerny bullet hell? Jabłko jest bezużyteczne teraz, bo o ile pamiętam, to nie działało na tych, na żadnych Soulheartach. I nie mam zamiaru tego używać, bo zaraz to przestanie działać, albo zadziała jakoś źle. Soulhearta potrzebowałem, nie wiem, odpalę tu w klatu, mi się tak podoba. Jabłko tu zostawiam, kupię kostkę, ale nie będzie mi pewnie na to stać, ale kupię kostkę, jak będzie opcja. Jesteśmy teraz w Blue Bebe, więc super. To jest Soulheart. Potencjalny. No i dobra, spróbujmy coś ugrać. Pierwsza fala. Jej. Fantastycznie genialne. Ej, zrobiliśmy Knightów, dobra, jest cokolwiek. Ale co to jest za bullet fucking hell? Już widzę, że mam dupiate ustawienia na OBS-ie. Bo się pokusiłem o 60 klatek. A z tego co widzę, to chyba nie powinienem. O shit, jak tu jest ciężko w ogóle widzieć cokolwiek. Jeszcze wszystko tnie, już za dużo łez. Dobra, ten laptop nie nadaje się do niczego. Nie, fuck. Dobra, zrań mnie, kliknę sobie coś. Chcę przeżyć, poproszę, mam 3 Soulhearty, to jest zrobione. Dobra, Fishhead obronię, Fishhead proszę. Nie ma innej opcji. Dobra, pozbyć się tego. To jest najgorsze ścierwo, dobra, zabite. What? To się toczy w taki sposób jeszcze, okej.
to niezbyt przyjemne. Spoko, żyję, mam dwa soul-hearty, ej, genialnie, no piękny run, naprawdę, super. Co? Klucz się zrespił, potrzebuję... Nie potrzebuję klucza, po cholerę mi byłby klucz. Jeszcze cztery fale, mam dwa soul-hearty. Cztery fale, dwa soul-hearty, no wy fuck film. Dobra, muchy nie są najgorsze, szybko... Szybki rush, bo to trzeba robić, okej. Gówno z tego wylatuje, świetnie. Więcej przeciwników cholernych na ekranie, tak żebym w ogóle się tu zaraz zesrał. Dobra, nie polecę po te centy, mam to gdzieś. Nie kupię tej kostki, ja pierdzielę. Chociaż wait, ej, żebrak po to nie poleciał. Czy ja muszę być jakoś blisko tego, że on tam poszedł? Bo przez chwilę jakoś on poleciał sam z siebie na poprzednim piętrze, albo nie wiem, coś w tym stylu. A to mi się wydawało, że on leci za każdym razem, a chyba jak jestem troszkę dalej, to on te hajsy też olewa. Nawet nie najgorzej, bo teraz pozbieram sobie jednego, słownie i jeden, pisemnie jeden, więc trochę mi to gówno dało, dobra. Ale dał mi klucz! Klucz mi się... Nie no, najlepszego mi się nie przyda. Już chyba tylko jeden klucz jeszcze potrzebuję. Fak, no najgorszy żebrak na świecie, kuźwa. Jeszcze jakby dawał coś w zamian. Nie, zabieram pieniędzy, dam ci coś, czego nigdy nie użyjesz, jej. Kluczowego żebraka byście mi dali, to byłoby coś naprawdę bardziej sensownego. Po co ja to wziąłem? Jej, dzięki za bombę, fraj. Podnoś to. Jak już tracisz cały hajs, to będę podnosić wszystko, co mi dajesz. Mam dylemat, czy na przykład sobie nie uciec teraz w dół. Coś jest? Nie, no oczywiście, czemu miałby coś być? Dwa wazony. Dwa wazony jest czymś, co może mnie uratować? Ten wazon mnie nie uratował. Idiota zasrany, nie. Kupię soul-hearta, przez co nie kupię nic innego. Nie, Jezus Maria, co ja robię? A to czym jest na... What the fuck, jak to biegnie, jak to było niewidzialne przez chwilę, czemu to jest takie złe? Mam 30 sekund, żeby to zabić. Chyba trochę za mało. Chyba minimalnie kuźwa za mało, mam za mało damage, żeby temu cokolwiek... znaczy, jakbym mógł wyrównać ten damage zdrowiem, to byłoby najgorzej. Ale jako, że mój damage to 378, moje zdrowie to jeden, soul hard to czuję mega bullshit. A zaraz będzie kolejny śmierdziel, który będzie w ogóle napędzał karuzelę spierdolenia jeszcze bardziej. No ja, Loki. Przepodwójny, Jezus Maria, nie. Eternal Heart to mnie na pewno uratuje przed wszystkim całym złem tego świata. Ja pierdzielę, ja się najgorzej czuję biegając. Kuchaj. Najlepsze stra... Jeszcze torbi całe serduszko. Aha, nie, bo nie mogę się utrzymać na pół Eternal Heart. 15 minut odcinka... Tak się nie robi, nie? 15 minut odcinka na pewno nie wrócę, nie ma opcji. Tak, auto-turret friend. In before gra się zawiesi. Nie, naprawdę... Czy ja mówię coś o hartę? 15 minut odcinka... Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem z powrotem i wyszedłem sobie z gry, bo czemu by nie? No ale dobra, kontynuujmy, grajmy jeszcze raz tym cholernym Adamem. Zobaczymy, może uda mi się nie wyskrabać. Okej, okay. Startujmy. Co to jest? Chociaż sobie mogę sobie porolować coś poza odcinkiem. Succubus to chyba nie jest coś aż takiego potrzebnego. Damage booster, ja wiem. Damage booster na pewno. Ale... O! Dobra, Ceremonia Robs zdecydowanie coś lepszego. Znaczy, kurde, marnuję w cholerę zdrowia, nie? Chyba, że tego jabłka na przykład użyję pod ilu z diabłem, to już jeszcze jest jakaś pewna opcja. Chociaż z drugiej strony, dobra, Ceremonia Robs... Chociaż patrzcie, wait, ile to ma zdrowia na start? Dwa? Nie, dwa serduszka. Myślę, że trzy przed chwilą. Zmarnowałem Ceremonia Robs, nieważne. W sensie, że zmarnowałem Ceremonia Robs, bo jak w sumie mam tylko dwa serduszka na start, a nie trzy, to mogły nawet to wziąć. Bo to byłoby dość opłacalne, bo to kosztuje tyle chyba, co w Delirumie. Chociaż nie, w Delirium może kosztuje, no nie mam pojęcia, ale mam dla was coś lepszego, mam dla was to. Więc Abaddon chyba troszeczkę jest tak minimalnie tyci lepszy. Wow, tu jest dodatkowo jeszcze HP up. Spoko, czyli kolejne rzucie tego jabłka. Mi się cholernie podoba. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Na pewno mam dużo więcej zdrowia, dużo więcej damage'a i dużo więcej wszystkiego innego. Nie brać od mushrooma, bo nie wiem, i będzie w porządku. W takim razie zaczynamy walkę. Znowu, jej, jak tym razem umrę, to umieram. Po prostu i tyle. Ale postaram się nie. I od razu w sumie widzę, że tymi strzałami się dużo lepiej strzela. Wow, strzałami dużo lepiej się strzelał. Ej, jaki jestem elokwentny i w ogóle. Lepiej się strzela tymi strzałami, bardziej strzeliste są. Fuck. Coś chciałem powiedzieć magicznego, zapomniałem, kurde, bele co. Tak, powiem, to nieważne. Ja nic nie mówię, nie mam, nie ma tego kanału. Ale więcej o mnie to jest teraz sunie na język. Aktualnie chciałbym powiedzieć fak, bo tego tu jest w cholerę.
A, wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że nie ma chorobnego. Jezus Maria, ale widzicie ile tego tu jest? Ja mam to gdzieś, ja to wyłączam. W sumie dobra, nie. Black card zadziała nawet, nieważne. Dobra, nie muszę tego wyłączać. Nieważne. I to przyszłość. Nie ma żebraka cholernego, który mi podpiernicza wszystko, co w sumie zdążę dropnąć, więc to będzie też faktor, który ułatwia Tam nic nie było, nie zaglądam do tego pomieszczenia. Dalej mam klucz przy sobie. Nie wchodzę tam nigdy w życiu za żadne skarby świata. Jakby ta szedł wśród ten item, to już było to równoznaczne ze skrobanką automatyczną. A wolę jednak muszę na razie tego nie robić, bo chciałbym na przykład coś wygrać, nie? Już umarłem raz w tym odcinku, więc well. Zróbmy teraz coś nowego, tak? Jakoś to jest gritmo, to jakoś powinno nawet szybko, powinno szybko ugrać. Mam HP przy sobie jeszcze jedno, mam Abaddona na start. Powinno być takim najgorzej. Przynajmniej wynika tak z moich obliczeń. Więc liczmy. Liczmy na nasze obliczenia, więc będzie wszystko policzone. Okej, ósma fala. Trochę w cholerę z przeciwników, ale przynajmniej teraz się nie pojawiają nowi. Więc mamy jakiś tam jeden faktor utrudniający mniej. Więc jest to okej. Są to pająki, nienawidzę pająków. Ale przynajmniej... Hołdź, to mi trochę trafiło. Ale przynajmniej teraz się jakoś dziwnie trzymają z tyłu. A to mi się cholernie podoba, bo mam teraz czas na porozwalanie innych przeciwników. No okej, zostały tylko pająki, więc spoko. Jeszcze zabiłem teraz spawnera, statek matkę tak zwany. I tyle. Powy zabijane, jeszcze ten frajer żył. Dobra, 13 centów, że? Czy za 13 to jest garne? No. Tak średnio bym powiedział, więc raczej nie pozostaje mi nic innego jak grać dalej. Walczyć z bossami. Pin. Jasna sprawa, no co innego może być, jeśli nie pojawia się przeciwnik na piętrze. Oczywiście, że pin, tylko że troszeczkę mu zajmie, żeby się wyłonić z tej cholernej ziemi, na przykład prosto mi na pysk. Praktycznie. Ale tak, to jest cholernie przewidywalne. Pin to pin, pin się nie zmienia. Pin jest za każdym razem taki sam, więc jest, mówię, cholernie przewidywalne. Szkoda, że nie mam piercingu, bym go zabił na dwa wyskoczenia takie. No dobra. I tak poszło całkiem sprawnie. Dodatkowo gówno, na szczęście tylko jedno, znaczy, że jedno duże, jedno małe, ale tylko te duże z problemem, okej. Okay. No ale też mój damage, jak widzicie, no, robię mu takie mu zadaje obrażenia, że nie ma jakiegokolwiek powodu do zmartwień. Zaraz bardzo szybko go poskładam, spoko, połowa zdrowia. Zobaczymy też, co diabeł dla nas przyszykował, znaczy za sekundkę, bo jeszcze nie ma walki z diabłem. O diabła w sumie, nie z diabłem, tylko o diabła. Byłbym popełnił bardzo wielką gafę, ale się poprawiłem. Zabijać to, zabijać tamto i czamto też. Halo, zabijmy, super. Walka o diabła. Shot? Co to kuźwa jest? Respi żółte muchy, coś jeszcze? Mam nadzieję, że nie. Piercing by się przydał. Właśnie jak są takie przeciwnicy, którzy coś respią, to piercing to jest kuźwa zwabienie. To jest zwabienie. Jezus. Zbawienie jest dlatego, że można przestrzelić przez przeciwników, którzy kuźwa bronią tego śmierdzia. Ej, dobra, jedna mucha byłaby całkiem okej, ale dwie to jest trochę przesada minimalna. Ja rozumiem, że walka z diabłem, o diabła, ale to jest cholerny basement. Nie mówię, że to jest jakiś bardzo trudny przeciwnik, ale jest... denerwujący? Dobre określenie? Chyba tak? Zajmie mi miliard lat, żeby się przebić przez te cholerne muchy. No, piercing mówię, piercing to zwabienie, sorry. Więc muszę go zwabić tym zbawieniem, żeby było okej. Nawet do połowy zdrowia jeszcze nie wlazłem. Super, Jezus Maria. Liczcie timing, ile mi to zajęło. Na pewno wam się chce. Zmuszę was do cofnięcia filmiku i liczenia. Jestem krop. Super. Mam dylemat, bo bym bardzo chętnie użył Blackhearta, żeby się tych cholernych mógł pozbyć. I żeby postrzelać. Która jest która? Która ma teraz mniej zdrowia? Podpisane powinny być. Powinny mieć dwa różne imiona. Jedno na czole powinny mieć Stefan, a drugi Jaś. I wtedy byłoby super rozróżnić faksju. Jedno zdechło. Nie no, czemu, panie? Dostrzelać teraz zdowę dalej, nie wiem do czego, Jezu. Super byłoby zabić chociaż jedną. Ale nie no, po co, zgubiłem wzroku. To chyba była ta z większą ilością zdrowia, że tak, którą biję teraz. Bo jakoś coś długo żyje. No, zdecydowanie to była ta z większą ilością zdrowia. Teraz fuck it. Teraz miałem pewnie podobno. Zdechło. Jeszcze mnie diabło, super. Dobra, kończmy to wstydu, oszczędźmy, zabijmy tę cholerną muchę. Zabić gówno. Please, daj się trafić, frajerze. Nie wlatuj w skały, dziękuję bardzo, dobranoc. Devil Room! A tu jest... Jezus Maria. Kolejny devil... Ej, teraz się drzwi przestawiły, ale fajny feature. Powinniśmy teraz wyjść z innej strony. Czy moja teoria jest prawdziwa? Wychodzimy w drzwi... O chuj!
Wyszedłem z innej strony, tego nawet nie wiedziałem, że to się tak stanie. Dogfood. Byłby ok, ale nie mam... liczę na walkę tutaj, tutaj niżej. Chcę, potrzebuję tutaj walki. Dziękuję bardzo! No już jabłka mogę użyć jeszcze raz, patrzcie. Okej. Okay. Kamion Kaseprzyn. No całkiem spoko przedmiot. No dobra, użyjmy tego. Znaczy kupmy to. Dostajmy coś ładnego. Aha, jest nienaładowane, jestem idiotą. Jest to jakaś bateria? Nie. Klucz kupię na kolejnym piętrze, jak już może kupię baterię przed kluczem. W sumie, nie, może lepiej po. Chyba lepiej po. Dobra, chodźmy na kolejny na pewno. I tak już déjà vu, bo już tu byłem. Waves. Co jest tutaj? Kolejny dochód, okej. To się przyda, tylko nie wiem, czy teraz, czy później. Ponieważ wiecie, no, jabłko Adama jest dość dobrą strategią na tę grę. A nie mam bardzo jak go naładować na razie. A tu jest co magicznego? Tutaj jest... oh, fucking pop. Super. Relik. Dziękuję bardzo. Czyli to powinno mi chyba wystarczyć. Więc spróbujmy teraz nie brać tego HP upa, tylko polegać na reliku i tego HP upa wykorzystać potem na ewentualne jabłkowanie. Znaczy będę tylko się rolować tą maszynką. Znaczy, że itemy maszynką będę rolować prawdopodobnie. Żeby coś zgarnąć. Może będzie bateria. Jak będzie bateria, będzie spoko. Dwie fale na raz, no porąbało was. Nie robi się tak. Ja wiem, to jest traktowane jak gówno, nie przeciwnik. W sumie to jest gówno, nie przeciwnik. O, relik, ale fajnie. Jezus, nie, zaprzęg kostów się zwiększa. Proszę to ode mnie wziąć. Dobra, to będzie, to zajmie 13 lat. Nie, ja to zaraz zatrzymam. No, przepraszam bardzo, ale muszę to kuźwa zrobić na ten sztop. Walka z tymi hostami jest tragiczna. I ja wiem, co ja mówię. I to zajmie jeszcze tak 2 minuty, żeby ich zamordować. To jest najbardziej annoying przeciwnik z tego moda całego. To spełnia sobie taki złoty laur annoyingu po prostu. Nie ma nic gorszego tutaj. Pod względem wkurzalności. Wkurzalność, dobry słownik, Mindercie. Znaczy są jeszcze trudni przeciwnicy. Fuck! Ale ci są naprawdę drażniący. Mocne. I zabija się ich miliard lat. No, zresztą sami widzicie. O, jeden zginął. Jak jeden umiera, to zawsze święto jest. Ty przez 3 dni imprezuje. Halo? Drugi umrze? Nie, drugi umrze w przyszłym cholernym tygodniu. Halo! Uj! Nie zdążę jednego obkrążyć. No chuj w dupsko, no. Ja pierdzielę. A miałem nie bluźnić na odcinkach. Na dosłownie, na halo. Mój bogaty wokalubularz się jakoś kończy. Proszę się tutaj pokazać, dziękuję bardzo. Aha, teraz jeszcze do niego strzeliłem i z mnie to nie zrobiło. Ej, no tak, dziękuję. Dlaczego to jest nie fair? Życie jest nie fair, nic. Ale tak gra, halo, to jest linijka kodu, to powinno robić to, co mu kazałeś, a nie, że nie robię damage'a, bo nie. Proszę to zastrzelić, dziękuję bardzo. Proszę to zastrzelić. Zastrzel. I pokaż się, no. O, dziękuję, stary. O Jezus Maria, dobra, super. Nie wiem, ile to biłem, czułem jak wieczność, jakby to trwało. Zaraz, byłem tu, tam jest HP up. Tu nie ma nic ciekawego, tu jest też HP up w sumie. Dobra, rolujmy. Oh fuck, jest mit. Mit bym chętnie zgarnął. Czy ja miałem jeszcze... aha, bo to jest dobra czwarta. Dobra, jestem cfelem. Dobra, zróbmy tak. Odpalmy. 1/3 tego apiego. Liczę coś lepszego jednakowóż. Coś co mi daki. Są harte czy coś w tym stylu? No ale spoko, niech będzie. Tu jest kolejna bateria, tu jest mit, więc mogę coś z tym porobić. Mam dylemat, czy będzie się są harta teraz w sumie. Weźmy, for fuck's sake, po prostu to zgarnę. Mam nadzieję, że mi hajsus styknie, żeby kupić wszystko, co chce. Ale ten suchard może być potrzebny mi. Tak, takie mam. Odnoszę takie minimalne, leciutkie wrażenie. Potem jak troszeczkę mocno obrywam aktualnie, więc dobry pomysł było to wziąć. Powiedzcie, że dobry pomysł to był, proszę. Jezu, no mam nadzieję, że to się było. Że to nie było aż takie bardzo złe. Znaczy suchard nie zaszkodzi, to oczywista sprawa, nie? Ale można było kupić coś lepszego. W aktualnym momencie... o! A nie, wait, suchard to już w sumie drogę. Tyle walczyłem z tymi frajerami, że zapomniałem, że na relika, bo nic nie dropił od kilku minut. Jezus. Najgorzej tak jest. Tu daleko. No nie, jeszcze więcej tych łomów. Dobra, przynajmniej się fale skończyły wszystkie. Jak tylko dam radę z tym, to jest końcóweczka. Znaczy, że końcóweczka i przed bossami oczywiście, nie? I to jest dopiero drugie piętro. Ja pierdzielę. Proszę, dlaczego ja umieram?
Zamordować! Jej, jak wjechałem ładnie jeszcze. 13 centów, okej. Okay. Dobra, wiecie co? To jest czas na baterię. To jest czas na bateryjkę, to jest czas na to. Na małego Deliriuma, który mi zrobi, nie mam pojęcia co. Ale okej. Okay. Gdzie jest Hunt? Nie ma Hunta? Okej. Okay. Aha, dobra, są tylko te trzy duchy, które gonią. Dobra, to było coś. Oj, Delirium, ja pierdzielę. Albo nie są tylko te trzy duchy? Co to jest za przeciwnik? A, dobra, Hunt się pojawił teraz, okej. Okay. Nie, to jest ten śmieć! Czy to był ten najgorszy głąb świata? Tak, to był najgorszy głąb świata. Czy on tylko brimstone'ował? Nie, on robi... Czemu ja nie wziąłem więcej zdrowia? Dobra, aktualnie żałuję, że nie wziąłem więcej zdrowia. Serio? Fuck, jak ja miałem tego uniknąć? Jak ja naprawdę, jak miałem tego... Jezus Maria, nie. To jest 15 razy bardziej nie fair. Wszystko jest nie fair w tym modzie, halo? Ja mówię, jak ja zdechnę, to jest end. Finito... I tyle, a... Jezu, nie. Dobra, to nie jest jeszcze tak, to nie jest aż takie złe jeszcze. Tam brimstone'uje... Jak brimstone'uje? Nie doleciało do mnie! Jezus Maria, czuję się, jakbym wygrał 50 zł w rabce. Ale zajebiście. Zamordować to... dobra, zabite. Delirium się zmienił teraz w dziadostwo, spoko. Może nawet bym się uda to pokonać. Znaczy to jest gówniakowe trochę. Bo to strzela takimi nie fair dwoma falami łez jakby. Ale powinno... O, właśnie, brimstone. Shit, fuck, pop. Daj, bij tym. Dobra, bij tym jakkolwiek. Nie wiem, dostanę wpis kolejny raz. Świetnie. Proszę tylko za... Jezus, Bob's Brain uratował mi życie. Co to ma znaczyć? Co to znaczy, że Bob's Brain? I found this. Okej. Okay. Coś było jeszcze w treasure roomach, raczej nie. Mit kusi mnie jak nie wiadomo co. I biorę mita... I tyle? Znaczy, mogłem walczyć o Devil Room, ale teraz... Jak to była walka o normalnym bossem, to się boję walki o Devil Room. Dobra, fuck it. I tego nawet nie wiem, co to jest, więc jak coś mnie, jak to mnie zabije, to pewnie sposób, którego nie ogarnę. Ewentualnie będzie chodzić w kółko i nie zrobi mi nic. To jest dobra opcja w sumie, czemu nie? Okej, okay. Podoba mi się. Angel Room, spoko, to jest w sumie teraz najlepsze chyba niż Devil Room. Ponieważ w mojej sytuacji zdrowotnej troszeczkę serce jest nawet okej. Okay. I dodatkowo złote serce, które mi tam zagwarantuje drop pieniędzy. Squeezy bym bardzo chciał wziąć, ale chyba nie jestem za bardzo w stanie. Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy na kolejny piętro. Chyba, że dostanę tutaj jakieś coś, co się nazywa, nie wiem, 10 centów czy coś. Shit, nie chcę tracić tego zdrowia. Chciałem to zachować, a nie kuźwa stracić zaraz po sekundzie. So hard, genialnie, super. W ogniskach coś będzie? Bo w sumie zawsze warto rozwalać. Jak potrzebujesz pieniędzy. I nie było nic. Chociaż w sumie Curse Room teraz... Dobra, chrzanić to. Znaczy, ja myślę, jakby tymi pieniędzmi dropnąć po prostu, nie? A tam była bateria po prostu na tamtym piątku. Ale mi się w mózgu dłuży to wszystko, przez to, że zdechę na początku. Ja pieprzę. Super mi, bo super fan. To jest HP up. Chętnie bym jakoś to chętnie jakoś mądrze wykorzystał z tym jabłkiem. Kurde, z tym jabłkiem nic sensownego jeszcze nie robiłem prawie. Nie wiem, jakieś dwa itemy. Może wyciągnąłem albo trzy? Tutaj nie ma żadnych... Kurde, są harte mi się przydały. Daj mi 5 centów. To mi się przyda, okej. Okay. So hard. Biorę. Co ja chcę teraz zrobić? Mam 14 centów aktualnie. Klucz. To jest coś... Klucz wydaje się być potrzebny w zasadzie. Otwarcie... O, teraz mi piercing dajecie, ja pierwsza. Ja bym naprawdę do królestwa za to, jakbym to wcześniej mógł dostać. Dobra, ryzyk fizyk. Wyszło... nie najgorzej. Jest takim okej. Okay. Lil Brimstone. Jeszcze bym się pokusił o jakąś baterię. Jest to bateria? Nie, niestety nie. Spoko. Ej, a w ogóle ten, w tym łąbie lagowało mi dość mocno. A tutaj działa okej. Okay. Ja chyba wiem dlaczego. Bo ma taki cholerny filtr. Powinno być opcjonalne wyłączenie tego filtru łomowego. Znaczy, ja rozumiem, że to nie obciąża komputera, ale jak ma się gówno, a nie komputer, to tak, to obciąża. Jak już mówiłem, sytuacja może się zmienić w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Nie mówię kiedy, po co? Sam nie wiem. Super, dzięki temu piercingowi teraz będzie nam się 15 razy lepiej walczyć. Walczyło, będzie nam się w sumie.
Bo możemy zabijać. O, ja! Piękna, że chyba nie mi się same suty rozpuszczają. Jak to widzę. Jak tak w masku wlatuje i pęka ten magiczny pin. W ogóle, co to był za pin? Czy on był czarny, czy on był szybki, czemu on w ogóle miażdżył dupsko? Nie mam pojęcia. To chyba nie jest nic z moda. Nie, no w życiu. Za żadne skarby to nie jest nic moda. Za żadne skarby to chyba nie jest dobry okres. Dobra, to chyba widziałem. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę Little Brimstone'ować. Zawsze tym cholernym rogowatym zapominam. On robi dość potężny damage. Więc dobrze byłoby to wykorzystywać. Nie da się trafić temu, super. Uuu, mam teraz dwa. No i teraz stary jesteś dupski, masz. Piu, 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 piu. Jeb, 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 z karabinka po prostu masz. I zaorany, spoko. Zgarniam jeszcze to, co mogę. Te centy też zgarniam wszystkie teraz. Nie naciśnij na guzik, proszę. Dziękuję bardzo. 29 centów mam. Bombkę też mam. Bombkę lepiej poświęcić tutaj chyba niż na maszynkę drolowania. Jakoś takie mam minimalnie wrażenie. 5 centów. No, rol powinien być w ciągu tych 5 centów. Jep, i jak najbardziej. HP up, spoko. Soul Hearty. Mam dylemat, żeby to Soul Heartami się nie załadować cały. Kupię z 3. I będę liczył, że to był dobry pomysł. Teraz nam trzeba bateria, czy coś w tym stylu. Czy w sumie nie, bateria nie teraz. Mogę jeszcze po prostu zrobić 3 walki, czy tam 4. Teraz. 4 walki. Mogę zrobić maksymalnie 3. Wait, no dole jeszcze ma tu zwaka. Może się udać, no zobaczymy, poczekamy troszeczkę, nie? Z kupowaniem czegokolwiek. Znaczy z kupowaniem baterii. Możliwe, że się uda. O ile będzie walka tam na dole w tym pomieszczeniu, to powinniśmy wyciągnąć 2 czary nad nightem. Więc minimaxing zawsze jest out, mile widziany. Jeśli ma się takie, tak mało zasobów. Znaczy w sumie nie, a teraz nawet jest okej. Okay. Nawet sytuacja troszkę nam się uprościła, bo dużo hajsu pozbieram na poprzednim pięterku. Dużo sochartów pokupowałem teraz, więc nie mogę aktualnie na nic narzekać. Nie mogę na nic narzekać, no zaraz specjalnie się podłożę. Żeby móc ten. Żeby móc na się pokuźwić. Zabić to? Bo muszę znowu pieniędzy wydawać. To jest moje główne zajęcie. Umieranie i wydawanie hajsu. Jeszcze jedzenie, ale tutaj leto nie grze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 25 centów. I teraz tak. Czy ja chcę brać tego grzyba? To jest pytanie jeszcze, bo ten grzyb w sumie nie jest aż taki zły. Dobra, zobaczmy do końca, chrzanić. Chrzanić te rozmyślenia w trakcie walki. O tak, Jezus, piercing na to. Pysznie. Jeszcze niech dwóch się włączy na raz. Wtedy to działa 15 razy lepiej. Dawaj, dawaj Konkę, zwierzę w ciebie. Dawaj, 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 leć. No leć w moją stronę. Jezu, ja chciałem tak bardzo was piercingować, ja trochę jakby wisiło tylko raz. O, teraz się uda. Piu, 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 piu. I gitara nara. Tutaj mamy Eternal Heart. Nie wiem jak go wysadzić. Jako, że tu mogło, że nie być walki. Dobra, jest walka, super. Super, naprawdę genialnie. Ja jestem ciekaw, czy to jabłko zabierze mi Eternal Heart. Oczywiście, że tak. Więc spieprzyliłem trochę kolejność. Zgarniamy Sister Maggie. Bateria. Jakoś wyciągnąć HP up'a po prostu teraz. Tam byłem. HP up, to jest coś, czego naprawdę pragnę. Żeby móc jeszcze się... Fuck. Carthorn. Dobra. HP up na kolejne piętrze. Carthorn wygrał. To bym też chętnie zgarnął, ale można mi wszystkiego. Jestem cwelem. Czemu to wziąłem? Czemu to... Jezu, a tu jest najlepszy... Tu jest piękny trinket pod tym. O Jezu, a... Nie, to nie, to dobra. To jest to? To jest ten trinket? Nie, nie, nie. To jest inny, spoko. To nie jest chyba Booger. Czemu ja wziąłem Swallowed Penny? Dalej sobie zadaję te pytania. Wyjdź. Wyjdź, bo sfakapujesz więcej rzeczy. Mózg ekstra przestał działać. Skończmy to. Lećmy do końca, na pałkę. Znaczy nie na pałkę, ale tak pomału, tak. Wieszak. Super, to chcę mieć. Wieszak jest czymś dobrym do zgarnięcia. No i co, zgarnę baterię na poprzednim piętrze, że nie mógł teraz nic zrobić. HP potrzebuję, za bardzo nie mam skąd go wziąć. No dobra, walcz. Walczmy. Chodzące chłosty, na szczęście nie latające. Są trochę mniej wkurzające. Bity. Spoko, czy do shop będzie całkiem wprost, nie? Że przynajmniej ten przed ultra grillowy. Bo jesteśmy na dość dobrym stanie damage'owy. No patrzcie, po prostu teraz zmiatam
kilka sekund. To jest po prostu taki moment, żeby zbierać minimalnie więcej pieniędzy na kilka nowych itemów i tyle. Okej, ale to może mi przyszy życie. Tych głodu śmierdzielków nienawidzę naprawdę. Oni są bardzo mocno triggerujący i bardzo mocno krwawi butelnie zabójczy. Jeszcze jak się nastakują z innymi falami, którzy wybuchają na mordach. Ej, genialnie. Nie trafiło mnie to cudem. To... no dobrze, to był już trzeciwy dzień. Znowu czuję się, jakbym wygrał na zdrawce 5 dych. Nie, Jezus Maria. Czemu ty... ta gra mnie torturuje, ta gra mnie nienawidzi, ta gra mnie kopie po dupku. Czemu tego tyle tu się pojawiło, ja pieprzę. Fuck. Znaczy dobrze ma piercing, mogę dzięki temu trafiać kilku naraz w jego, nie? Ale to jest po prostu niezbyt komfort sytuacja. Znaczy plus jest taki, że to ostatnia fala przed walkami z bossem. Więc to jest taki... auć! Ostatnia próba jakby. To jest próba ognia, teraz sprawdzają, czy jestem gotowy na to, żeby móc się zmierzyć z ostatnimi wysłannikami tego miejsca. W postaci jakiejś OP kozaków za chwilę pewnie, nie? Czemu nie? Dobra, walka się skończyła. Super. 25 centów. Co ja z tym chcę robić? Wieszak to raz. Z 10 spadło do 3. I to jest takie dobre. Teraz tak. Rauliver jest opcją do wzięcia. Ale bardziej w kwestii już posiadania większej ilości zdrowia niż używania tego jabłka. Bo Rauliver daje 2 HP up, nie chcę po prostu tego potencjału marnować. Rauliver jest spoko itemem. Bardzo rzadkim itemem, jeśli nie gra się na grid mode, więc... w sumie z drugiej strony na grid mode jest popularny, więc nie mam dylema. Mogę go traktować po prostu jako normalny HP up. Chociaż z drugiej strony, jak mi życie daje takie ten... jak mi RNG zrzuci w mordę taką wątrową genialną. W sumie czemu by tego nie wykorzystać, nie? Nie przerabiać tego. Jakiś głupi Devil Deal. Chociaż z drugiej strony Devil Deal mogę zgarnąć jakiś zaraz sensowny po prostu u diabła. Ewentualnie zgarnąć dwa. O ile diabeł... a nie, mam tam 0% dla Devil Deal, nieważne. Heh. To jest dziwne, że mam 0% szans na to. Chcę tego Livera. Chcę tego mocno. I walka o diabła. Znaczy o anioła. O cokolwiek, tak? Zaraz będziemy... a nie, teraz jest 100%, dobra, nieważne. Już nie zaczynam walkę. To mnie zawsze konfuzuje. Może będzie diabeł, może coś fajnego się uda wyciągnąć. I w sumie byłoby spoko wyciągnąć się na przykład za jedno serce u diabła, a za drugie umrzeć na przykład, bo zostaje już tyle damage, że nie wiem, czy chcę deal brać. A za drugie na przykład jabłka użyć, czy coś na tego. Fuck! Moje zdrowie cierpi, a ja razem z nim. W sumie to jedno i to samo. Nie, anioł. Shit. Kuźwa, chciałem przy cebuli coś śmiesznego. Chciałem przekminić coś fajnego. No spieprzyłem. Ale nie, dobra, chodźmy. Chodźmy walczyć, trzeba już skończyć ten run. Doprowadzić go od początku do końca. Już go ciągnę za sobą przez cały czas, to wrzućmy go po prostu przez ostatni zrzut na ostatnie piętro do ciemnej, w sumie jasnej piwnicy, bo tu jest dość jasne. Ultra Gridoriny Riri. Zobaczymy, co ty masz. Show me what you got. Pieniędzy masz i ja chcę coś kupić z ten hajs. Nie wiem, co mu to podnoszę, tylko daję ultra gridowy sposób na leczenie się, ale podnoszę to, czemu nie? Ultra Gridorino, 12 damage'a, troszkę soul heartów. Piercing jest spoko. Dlaczego już pytacie się, piercing jest dobry? Dlatego, że on będzie respić swoich frajerków, to ja mogę bić i jego, i ich. Dlatego to jest pierwszy powód. Drugi powód to taki, że go otworzy drzwi. O, tu z hajsu, bo się ten wyleczy teraz. Shit! Drugi powód jest taki, że on otworzy drzwi. To mogę też trafiać kilku tych gaperów jednocześnie, dzięki czemu nie zaleją mnie tak nagle, nie? Bo takiej fali gaperów mógłbym nawet... znaczy, może nie przeżyć, ale na pewno by to mnie dość mocno pokieroszowało. A tutaj mamy ładny piercing. Mamy piercing na dupku, więc dzięki temu robimy całkiem dobrą robotę. Ale moje soul hearty nie robią dobrej roboty, szczególnie jak się wbijam w coś na pałkę. To jest zbyt dobre. Dobra, wyładujmy go z tego punktu. Jakoś to będzie. Niech Delirium się zmieni coś sensownego. I będzie dobra. Na przykład, nie wiem, dwa Little Brimstone'y byłyby całkiem przyjemną opcją, więc byłoby miło. Rangizu się, nie żebym na czymś nalegał, ale wiesz, no nie obraziłbym się. Super w sumie, że ma ten też orbitale 3. Bo w sumie to robił ten item, że dawał takie, że dawał 3 orbitale. W ramach tego dostanę damage'a, to potem ta ilość się zwiększa, jeszcze tam od 0 do 3, nie?
I w sumie spoko, że Sentinite'em, bo orbitale są dość przydatne. Na cokolwiek co strzela, jak przeciwko tobie. A Ultra Kill do tego takiego się zalicza. Więc mamy minimalnie prościej z nim jakby, nie? Okej, mam dwa serduszka, to jest niezbyt komfortowa sytuacja. On ma dość mało zdrowia, więc to jest do zrobienia, to jest na pewno do zrobienia. Tylko teraz kto będzie szybszy, nie? Czy on, czy ja? Oboje jesteśmy w dupie tej sytuacji, jak się chodzi o zdrowie. Z tym, że ja będę żałować, że przegrałem grę, a on nie, bo on jest tylko głupim. Głupim zasłanym AI. Nie. Okej, nie trafiło mnie, super. Gaperów, fala gaperów, nie podoba mi się, nienawidzę, dobra. Jest okej, piercing, właśnie jak mówiłem, piercing. Bez piercingu bym się z tym walił 15 lat i bym nie zabił większości z nich, a tak zabiłem wszystkich. Oni będą mi zabili niżej. Klucze też mogę sobie tak zabijać też. Że zabijać klucze. Pozbywać się ich przez też piercingowanie. Fuck. Dobra, teraz ich trochę więcej jest, albo nie mam pojęcia. Na pewno nie są czymś, czego ja teraz pragnę. Końcóweczka zdrowia, to jest minimalnie więcej i będzie wygrane. Niech on, nie wiem, stoi w jednym miejscu czasem sobie. Niech nie biegnie mi na pysk, proszę. Niech nie otwiera przejść. Bombki mogą być. Fuck! Prawie przegrałem grę. Bombka robiła pełny serduszko damage, a byłem martwy. Ale mam szczęście z niewiedzy i tyle, i mi się udało wygrać. No, dojmy maszynę, ponieważ zacięła się za pierwszym razem. Czy ja miałem 100% na zacięcie od początku? Nie mam pojęcia. To byłoby durne. Ale się zacięła, no okej. Tak czy inaczej, doszliśmy do końca. Znaczy, w dwóch próbach, ale doszliśmy. Ultra Gidronio pokonany. Pokonany? A ja mam nadzieję, że Wam się podobał ten film, więc dzięki za oglądanie. 100% na zacięcie od początku? Nie mam pojęcia.